Dzień dobry, witam Państwa w drugim programu z cyklu Ekodialogii. Dzisiejszymi gośćmi programu są pani poseł Gabriela Lenartowicz. Dzień dobry. Pan Adam Nocuń, prezes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE. Dzień dobry. I prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy rozmawiali o czystym powietrzu, nie tylko w kontekście walki o jakość powietrza, ale także programu, dlatego że już 22 kwietnia, czyli w przyszłym tygodniu, zmieniają się zasady. I w związku z tym myślę, że to jest doskonała okazja do tego, żeby trochę porozmawiać na temat tego, co się już udało i co się w programie będzie zmieniało. Pierwsze pytanie chcę skierować do prezydenta Rybnika, pana Piotra Kuczery. O skalę tego, co się już w Rybniku wydarzyło. Znaczy, ile udało się dotychczas osiągnąć, ile dzięki programowi Czyste Powietrze, jak się to może rozkłada procentowo? Pytanie bardzo zasadne, bo ja wracam trochę, myślę, do roku 2016-2017, gdzie zamknęliśmy na 3 dni szkoły. I to był chyba taki moment, który doprowadził do pewnej zmiany mentalnej, że rzeczywiście smog jest zagrożeniem i że trzeba w sposób masowy coś z tym robić. Obrazowo powiem tak, Rybniczanie prawie 60 milionów złotych sprowadzili do Rybnika w ramach programu Czyste Powietrze. Miasto Rybnik korzystało się z wszystkich programów, gdzie można było szukać pieniędzy na termomodernizację i wymianę źródeł. No i dzisiaj w zasobie komunalnym nadal jest kilkaset mieszkań, gdzie te nieekologiczne ogrzewanie się znajduje, ale w większości zasobu jest wymiana. I rzecz bardzo ważna, w zasobie miejskim typu domy kultury, szkoły, strażnicy OSP właściwie tylko mamy 5 pieców na węgiel zgodnych z normami. No i oczywiście też w ciągu najbliższych 2 lat chcemy to wymienić. Także myślę, że praca wykonana w Rybniku jest gigantyczna. Na pewno jesteśmy w czołówce w Polsce. A dane dotyczące domów jednorodzinnych? Jak ten progres wygląda? Tu zmiana też jest bardzo, bardzo widoczna, bo tak naprawdę w 14 tysiącach domów wymieniono ogrzewanie, sposób ogrzewania. Myślę, że dzisiaj pompy ciepła są w dość dużym natarciu, na drugim miejscu źródła gazowe. No i procesy termomodernizacyjne oczywiście też razem z tym nastąpiły. Nastąpiła też poprawa estetyki miasta, to jest też element dla mnie dość istotny. Zatem szacujemy, że jakieś 4 tysiące budynków to są te budynki, gdzie zmiana źródła powinna nastąpić w zgodzie z uchwałą antysmogową Województwa Śląskiego. No ale ja pamiętam takie czasy, kiedy tych budynków było 14 tysięcy, także progres Rybnika pod tym względem jest ogromny i myślę, że dlatego Rybnik jest pokazywany jako jedno z miast wzorcowych. Ale teraz o samym programie. Panią poseł chciałem zapytać o to, co się w tym programie właściwie od przyszłego tygodnia zmieni. Od przyszłego tygodnia będziemy mogli finansować tak systemowo tylko te urządzenia, które będą wpisane na listę zielonych inwestycji i instalacji pod odpowiednimi rygorami. Tę listę będzie prowadzić Instytut Ochrony Środowiska. To jest Państwowy Instytut, który jest narzędziem, że tak powiem, takim naukowym Ministerstwa Klimatu, ale na podstawie właśnie badań i certyfikacji, tak żeby to, co mamy na tabliczce znamionowej tych urządzeń, odpowiadało rzeczywistości. Taki jest powód tych zmian. One nastąpiły na wniosek także beneficjentów, ale także ekspertów i technologów, między innymi izby, bo beneficjenci narażeni byli czasami, wybierając tańsze urządzenia, ale niewystarczająco efektywne, na wysokie koszty na przykład energii elektrycznej. Mówiło się o rachunkach grozy. Nie dlatego, że takie urządzenie jak pompa ciepła jest takie energożerne tak bardzo, tylko że te urządzenia konkretne, bez spełniania tych wymogów, one właśnie były takie energochłonne bardzo. Ale trzeba też przyznać, że oprócz tego też
z tej listy piece na przykład na pelet drzewny też muszą być właśnie mieć odpowiednie sprawdzone certyfikaty, już bez szczegółów. Trzeba tylko zaznaczyć dla beneficjentów, to jest ważne, że do tego momentu zmiany wnioski można składać na dotychczasowych zasadach. Dopiero po zmianie, po 22 kwietnia trzeba będzie składać wniosek i już wybierać urządzenie z tej listy. To jest zmiana wprowadzona w trosce o skuteczność tego wsparcia i też w trosce o budżety domowe beneficjentów. Ale generalnie zgodnie z oczekiwaniami Narodowy Fundusz, który jest operatorem tego programu, wychodzi z taką propozycją, że po pierwsze należy preferencyjnie traktować unikanie strat ciepła, żeby ten koszt ogrzewania był jak najmniejszy, czyli po pierwsze standardy cieplne termomodernizacji, a następnie wybór takiego urządzenia, które jest efektywne i kosztowo, i merytorycznie czy technologicznie, ale także w powiązaniu na przykład z instalacjami na przykład fotowoltaicznymi, które też obniżają jednocześnie koszty tych urządzeń. Generalnie idzie się na świecie i w Europie w kierunku elektryfikacji ogrzewania i to ograniczenie emisji pyłów przy ogrzewaniu domów, ale także emisji CO2 chce się wprowadzać na tym poziomie właśnie już produkcji energii elektrycznej, która dostarcza energię między innymi do tych instalacji. Temu sprzyja także środki finansowe z uruchomionego już Krajowego Programu Odbudowy, który właśnie zasilając ten program Czyste Powietrze rozładuje te korki, które nam powstały przy finansowaniu i także preferuje te nowe rozwiązania. Ale w tym, co pani powiedziała, wybrzmiało, że wcześniej na rynku musiały się zdarzać takie sytuacje, że były kotły, które miały inną jakość niż to, co było na tabliczce znamionowej. Tak, znaczy głównie chodzi głównie dotyczyło to pomp ciepła importowanych zwłaszcza z Dalekiego Wschodu i nie zawsze, one nie zawsze były tak znacząco tańsze, bo jeszcze obrót tymi urządzeniami był nie do końca, że tak powiem, honorujący oszczędności dla nabywców. Może tak nazwijmy to bardzo ogólnie. Czyli mówiąc bardzo wprost, ogólnie. Pośrednicy musieli zarobić. Zbyt wiele, niż by wskazywało na to ich zaangażowanie. Dobrze, no i przejdźmy do Izby, tak? Bo to tak faktycznie to, że pojawiają się tego wymogi, w dużej mierze to jest wasza zasługa, zabiegania o to, żeby tego typu regulacje pojawiły się. Skąd ten pomysł i dlaczego to zaangażowanie w Izby, w te zmiany w programie? Tak jak już mówiliśmy w pierwszym odcinku, polscy producenci przede wszystkim reklamują się dzięki reklamie szeptanej. Nie wszystkich stać na potężne ogłoszenia w radiu, w telewizji czy gdzieś w prasie, więc od wielu lat polscy producenci stawiają przede wszystkim na jakość. A skoro my wprowadzamy na rynek urządzenia, które tą jakość spełniają, bardzo wysoką, jeśli chodzi w porównaniu o całą skalę światową, więc tak samo będziemy się domagać, żeby wszyscy, co wprowadzają na polski rynek urządzenia grzewcze, żeby chociaż dorównywały jakością naszym polskim produktom. I stąd właśnie wszystkie te uwagi zostały skierowane już 2 lata temu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, że jest nie do końca równe traktowanie urządzeń, które są dotowane właśnie w tym programie. Bo kotły na pelet czy kotły na zgazowanie drewna, to głównym z punktów regulaminu jest to, że muszą posiadać certyfikaty wydane przez akredytowane laboratorium. Natomiast pompy ciepła takich certyfikatów nie musiały mieć. Cieszymy się bardzo, że teraz te zmiany następują i że będą
posiadały, co piąta, tu zaznaczam, co piąta pompa ciepła będzie musiała posiadać certyfikat, ale to jest bardzo dobry pierwszy mały krok do zmian w ochronie beneficjenta i nie ukrywajmy w wydatkowaniu finansów, no bo dobrze wiemy, że chyba największym kosztem, jaki jest, to jest ogrzewanie, znaczy opłata za ogrzewanie naszych gospodarstw domowych, więc tutaj ukłon w kierunku Ministerstwa Klimatu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, że pomimo wielu sprzeciwów, które od ogłoszenia zmian w programie Czyste Powietrze zostało skierowanych do Ministerstwa Klimatu czy Narodowego Funduszu właśnie, żeby tych zmian nie wprowadzić. Natomiast to nie są rygorystyczne zmiany, tak jak to czytamy gdzieś w różnych artykułach, czy pojawia się to w prasie. To są minimalistyczne zmiany w tym programie. Proszę pamiętać, każde urządzenie, które powinno być wprowadzone na rynek, powinno posiadać dokument potwierdzający jego jakość. Tego powinniśmy wymagać. Do tej pory pompy ciepła nie musiały posiadać takich dokumentów i teraz te zmiany właśnie zaczynają dopiero tego wymagać. Co już w kotłach pelletowych, czy tak jak mówiłem, w kotłach na zgazowanie drewna, to jest standardem. Więc polscy producenci wszyscy są na to przygotowani. Tutaj warto zwrócić uwagę na samą definicję polskiego producenta. Jest to bardzo trudne opracowanie takiej definicji. Natomiast według Izby Gospodarczej Urządzeń OZE polski producent to jest producent, którego siedziba znajduje się na terenie kraju. To jest po pierwsze, podatki płaci na terenie kraju, zarząd również jest na terenie danego kraju i sprzedaje też te urządzenia w tym kraju. Oczywiście też na cały świat. Natomiast no, trzeba zwrócić na te główne 3-4 punkty, kim jest polski producent. Nie mówimy tutaj o osobach, które importują, czy o firmach, które importują te urządzenia, przyklejają swoje logo. To jest pośrednik, to daleko mu do producenta. Natomiast, tak jak mówię, powtórzę jeszcze raz, to jest dopiero według Izby pierwszy krok w ochronie beneficjenta, żeby dostając dotacje na to, żeby mógł taniej ogrzewać, żeby mógł przejść tą transformację, miał naprawdę u siebie w kotłowni sprawdzone urządzenie. Ja bym chciała tylko dodać dwie kwestie. Jedna to, że w obrębie wspólnego rynku europejskiego nie możemy różnicować producentów na polskich i niepolskich. Pana wystąpienie zrozumiałam w ten sposób. Ja myślę, że tak jest, żeby po prostu równo traktować wszystkich. Tak. I tu o to chodzi, a nie chodzi o tą nalepkę, skąd dany produkt pochodzi. To jest niezwykle ważne, że musimy równo traktować wszystkich. A druga kwestia to ta zmiana programu przewiduje też taki okres dostosowawczy, czyli uzupełnienia do 15 czerwca bodajże dokumentów, których dotychczas nie miały to urządzenie na przykład wpisane na tą zieloną listę i w tym czasie można w sposób taki swobodny uzupełnić te dokumenty, że nie jest tak, że to jest taki zero-jedynkowa cezura, która ogranicza w jakiś sposób tych, którzy spełniają wymogi, a tylko jeszcze dokumentów nie dostarczy. Czy to jest wątek tak faktycznie na inną i niekoniecznie dyskusję o ekologii? Dbanie o lokalnych producentów i tak zwany local content, bo raporty Unii Europejskiej pokazują, że różne kraje, różne mechanizmy znajdują, żeby jednak tych swoich producentów chronić. I ja się bardzo cieszę, że Ministerstwo Klimatu i Ochrony Środowiska kroki w tą stronę jakieś podjęło. Ale pan powiedział, że to jest pierwszy krok. A jak wyobrażacie sobie kolejne kroki dotyczące zmian w programie Czyste Powietrze? Marzenia na pewno, ale uzupełniając wypowiedź pani poseł, tak, zgadzamy się z tym, że powinno być równe traktowanie wszystkich urządzeń bez względu na pochodzenie, kraj i jakość. Jeżeli posiadamy certyfikat wydany z akredytowanego laboratorium, to czy to będzie polski producent, czy jakikolwiek z innego kraju, on spełnia, to urządzenie spełnia tą jakość, więc jako beneficjent zawsze domagajmy się po prostu tego certyfikatu, ale tu chcę bardzo podkreślić, z laboratorium akredytowanego, nie certyfikatu wydane przez inne jakieś instytucje, X czy Y. To musi być certyfikat z akredytowanego laboratorium. Mamy w Europie kilka różnych certyfikatów, ale trzeba pamiętać, że to nie są certyfikaty potwierdzające w 100% jakość danego produktu. Więc na to trzeba zwrócić uwagę.
No tak, tylko że przeciętny mieszkaniec, tak, myślę, że to nie jest takie proste, żeby docierać do takiej wiedzy, czy dane laboratorium ma akredytację, czego nie ma. Nie? No pytanie, na ile tu rola gmin na przykład w tym, żeby ekodoradców, żeby w czymś takim... Tak, ale ten lokalny wymiar też ma znaczenie takie czysto praktyczne w wyborze beneficjenta, który, to on dokonuje wyboru, bo to jest ktoś, do którego się możemy zwrócić z uwagami, kto nie zniknie z rynku, bo daje nam gwarancję, ale także odpowiedzialność, zwłaszcza taką lokalną, z myślą o tym, że to jest też rynek pracy, że to czasami jest sąsiad, który będzie nam coś dostarczał bądź montował, co dla rozwoju takiego lokalnego, gospodarczego ma ogromne znaczenie. Tak, bez wątpienia serwis łatwiej wezwać do swojego województwa niż na przykład z chińskiego Chengdu. Myślę, że wszyscy mamy tego świadomość. Wątek ekodoradców to jest też pewien sposób na sukces w rolniku, dlatego się udało, że dość szybko zorganizowaliśmy miejsce, gdzie można było zadać czasem najprostsze pytania. Bo niestety mamy na rynku osoby, które przychodzą wprost do domu, mówią, że wszystko za ciebie załatwię. No jest to pokusa pewna, ale myślę, że zasięgnięcie wiedzy u ekodoradców i pokazanie, które skanalizowanie potrzeb rynku, ale też danie takiego podstawowego bagażu informacji, co powinieneś zamontować, co jest najkorzystniejsze, pokazuje, że to się w rynku bardzo sprawdziło. Mieliśmy trend bardzo taki progazowy, tak? Wojna na Ukrainie też spowodowała, że szybko się okazało, że jednak ten gaz to nie do końca jest takie pewne źródło. I dzisiaj pompy ciepła naprawdę są na pierwszym miejscu wybieralności przez mieszkańców, a w punkcie ekodoradczym też mamy informacje, jakiego typu pompy montować, żeby właśnie koszt eksploatacji, jakość, gwarancje były no jak najdłuższe i żeby te finansowanie miało swoją trwałość. Ja się bardzo cieszę, że pan prezydent to powiedział, bo myślę, że to należy podkreślać. Znaczy, że doszło do iluś takich sytuacji, że osoby, które zgłaszają się do mieszkańca i załatwiają wszystko za niego, no załatwiają to w ten sposób, że potem ten mieszkaniec może być zdziwiony rachunkami i to, co tu padło, warto się skonsultować i o to apeluję do wszystkich słuchających, żeby w takich sytuacjach jednak zaciągać języka u ekodoradców, czy gdzieś u siebie w gminie, czy przez przypadek ludzie nie wpakują się na jakąś minę. Dobrze, że ten autorytet lokalny, publiczny stoi za tym doradcą, prawda? I wtedy możemy mieć większe zaufanie także do naszych samorządów, które to przecież poważnie traktują, odpowiedzialność za jakość życia. A widzimy już w tej chwili chyba wszyscy wiedzą, że smog jest zagrożeniem dla zdrowia i życia z jednej strony, a z drugiej strony musimy się mierzyć. W tej chwili na ostatniej prostej mamy nowelizację dyrektywy dotyczącej czystego powietrza, która będzie normy właśnie jakości powietrza jeszcze podwyższała. One jeszcze nie będą na tym etapie jak Światowa Organizacja Zdrowia, która najbardziej restrykcyjne proponuje, ale to jest też krok w tym kierunku. Nie dlatego, żeby to była restrykcja, tylko dlatego, żebyśmy zdrowi byli. No ale to jest ogromne wyzwanie, myślę, dla władz publicznych, tak. bo odbiór mieszkańca będzie taki, że już było dobrze, a znowu okazuje się, że jest źle, bo ktoś zmienił normy. Ale to warto też podkreślać, że to w trosce o nasze zdrowie i że te normy w różnych krajach europejskich są różne. Tak? Francuzi mają o wiele bardziej restrykcyjne normy dotyczące czystego powietrza i gonimy tych najlepszych. Ale ja chciałem zadać pytanie, które może się wydawać trochę prowokacyjne. Panie prezydencie, czy czyste powietrze jako program ma jeszcze sens? W sensie takim, czy ten program jest interesujący dla mieszkańców? W pierwszych ekodialogach rozmawialiśmy z panem Adamem Wawocznym, dyrektorem subregionu zachodniego. Nabór wniosków na dotacje skończył się tak, że pierwsze osoby pojawiły się 17 godzin przed otwarciem biura, dlatego że warunki finansowe są bardziej korzystne. Jak to wygląda w Rybniku? Czy te ogromne dotacje, które miasto pozyskuje, nie powodują, że czyste powietrze przestaje być kluczowa? Powiem nieskromnie, to jest taki problem prymusów trochę. Rybniczanie rzeczywiście bardzo się zaangażowali w ostatnich 4-5 latach
i masowo korzystali z tego programu. Mówiłem tutaj o kwocie prawie 60 milionów złotych. To przypuszczam jest ścisła czołówka w kraju. No i te oferty rzeczywiście są modyfikowane. Trochę samorządy są w cudzysłowie winne, no bo pokazują złożoność często problematyki, pokazują na przykład Śląski Związek Gmin i Powiatów, to robił w swoich stanowiskach, w swoich również instrukcjach dla Straży Miejskiej na etapie kontroli. No i gdzieś ta wiedza o tym, że ten produkt w postaci czystego powietrza, czy całego programu czystego powietrza jest, dotarła do dużej części mieszkańców. Miasto Rybnik i podobnie jak Kraków mierzy się trochę z problemem tak zwanego obwarzanka. Stąd program nowy, o którym tutaj przywołany pan dyrektor Subregionu Zachodniego też pewno wspominał, projekt dla gmin, które otaczają miasto Rybnik na wymianę źródeł ciepła. Myślę, że tam ten proces świadomości jest nieco niższy. No i jest tak, że Rybnik jako lider tutaj regionu no wziął na siebie ten ciężar rozpisania projektu, no i przyznał nam 143 miliony dofinansowania właśnie na wymianę tychże źródeł. Te zainteresowania trzeba cały czas budować. Ważne, żeby również budynki, które są dzisiaj remontowane na nowo, czy powstają w ogóle od podstaw, często był ten element oszczędzania na piwnicy, tak? Kuchnia ważniejsza, łazienka ważniejsza, żeby tutaj cały czas mobilizować i szukać różnych źródeł dofinansowania. Mówienie o tym, że czyste powietrze jest czymś oczywistym, to wydaje się trochę takie powtarzanie pewnej mantry, która jest oczywista, no ale doświadczenie uczy, że nie do końca. Dzisiaj mówiąc o czystej glebie, czy o czystej wodzie, no też zdajemy sobie sprawę, że pieniądze na remediację, rewitalizację, rekultywację, czy na badanie po prostu zasobu wodnego kraju muszą się znaleźć. No tak samo jest pewno z czystym powietrzem. Myślę, że ten program powinien jak najdłużej funkcjonować. Ten wątek norm jest bardzo istotny. No Francuzi mają je dwa razy bardziej podkręcone niż w Polsce. Tak naprawdę dla wielu Europejczyków, mimo że świecimy się na zielono, mówiąc kolokwialnie, no to te powietrze nie spełniałyby tam również norm. No dbajmy o swoje płuca, mamy takie same jak Francuzi, Holendrzy, czy nie tylko płuca. Bo to przecież w Rybniku był program pilotażowy, który badał dzieci i skażenie tym drobnocząsteczkowym węglem nawet w nerkach, prawda, w całym organizmie, które mogły doprowadzać nawet do upośledzenia jakby zdolności intelektualnych dzieci. To są tak szeroko zakrojone kwestie szkodliwości smogu. Nam się wydaje, że to płuca, bo tym oddychamy, ale przez te drogi oddechowe docierają, to są choroby serca, także to są choroby związane z prokreacją, z rozrodczością, także temat demografia niezwykle ważny. I ta szkodliwość jest daleko szersza niż kiedyś, ale trzeba czasami używać nie tylko naukowych, ale takich racjonalnych argumentów, bo czasami ktoś mówi, tak, no zawsze się tam wszystko paliło w tym piecu, nie szkodziło, a teraz niby szkodzi. Ale ja daję taki prozaiczny przykład. A co wrzucała Starka do tego pieca? No, najbardziej szkodliwym to był but, ale on był skórzany. A w tej chwili wrzuca się czasami tablicę Mendelejewa. I na tym różnica polega. I trzeba się zastanowić właśnie, żeby od tego odejść. Ja pamiętam w dzieciństwie, a to były lata 80., kiedy jeszcze śnieg był normą w zimie, ale to ten śnieg też, powiedzmy sobie szczerze, bardzo często po kilku dniach był tak brudny, że białego śniegu nie przypominał. Nikt tego nie monitorował i ówczesne władze takich danych też nie pokazywały. Potem kwestia zwiększającej się ilości zabudowy, to wszystko jakoś tam płynęło. O zdrowie po prostu warto dbać i warto to cały czas i zwłaszcza, podkreślać. Że mierzono inaczej. Na przykład mierzono opad pyłu na ziemię, a nie ten aerozol, a on jest szkodliwy w postaci smogu, nie? Więc to długą drogę żeśmy przeszli. Dobra, dokładnie. Wracamy do historii, a chciałbym jednak wrócić do tego, co nas czeka, czyli do przyszłości i zmian w programie Czyste Powietrze. Czy poza tymi zmianami, o których żeśmy mówili, czyli o kwestii certyfikowania, jeszcze coś się zmienia?
Tam są techniczne zmiany dotyczące poziomu finansowania przy kolejnym mieszkaniu czy budynku, przy łączeniu różnych urządzeń, ale to nie będzie interesujące dla bezpośrednio dla beneficjenta, raczej dla od tej strony technologicznej, dla tych przystępujących do programu. Generalnie to są racjonalizatorskie kwestie, które mają pomóc beneficjentom uchronić ich przed nieuzasadnionymi wydatkami, a nie odwrotnie. Okay, dziękuję. I patrzę na nieubłaganie upływający czas. Ja bym i jeszcze chciał... chciałem o tym marzeniu usłyszeć i o tym właśnie, co chciał pan prezes powiedzieć, żeby tak na zamknięcie programu jeszcze... Marzenie. No na pewno kolejnym krokiem Izby Gospodarczej Urządzeń OZE będzie to, żeby każda pompa ciepła posiadała taki certyfikat nieco piąta, żeby po prostu dorównać standardom innych urządzeń znajdujących się na liście zielonych, na liście ZUM. Beneficjenci, którzy wybierają jakiekolwiek urządzenie, naprawdę będą korzystać z tej listy. Jest to bardzo dobrze pilnowana lista, jeśli chodzi o urządzenia. Więc osoby, które wprowadzają pompy ciepła, czy kotły na pelet, czy kotły na zgazowanie, naprawdę restrykcyjnie przeglądają te wszystkie dokumenty, więc jest bardzo mocno uszczelniona. Na pewno marzeniem będzie to, żeby w końcu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powołał grupę doradczą, jeśli chodzi o zmiany w programach jakichkolwiek rządowych, ale grupę doradczą składającą się właśnie z izb gospodarczych, z jednostek naukowych, z przedstawicieli uczelni wyższych, a nie stowarzyszeń, bo stowarzyszenie możemy sobie założyć tutaj w trójkę czy w siódemkę, bo są dwa rodzaje stowarzyszeń typowo lobbujących dane urządzenie, izby gospodarcze, jakiekolwiek. To już jest grono przedsiębiorców, którzy pilnują jakości przede wszystkim swoich urządzeń. Więc to jest takie marzenie izby. Okej, okay. Dobra, i myślę, że na tym dzisiaj zakończymy, bo jak widać tematów do dyskusji nam nie brakuje i to na pewno nie były ostatnie ekodialogi. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie dzisiejszego programu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.